Hej, hej, z tej strony Iro i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mafii 3. Tak jak widzicie, mamy teraz uratować Garmo, bo tam nie wiem, w poprzednim odcinku go torturowali, żeby podpisał testament na ziemię. Uciekaj! Kto się chowają gdzieś? Wow! Do mnie zaszedł od tyłu. Kurde, teraz będzie ciężko, coś czuję. Żeby nie zginąć. No patrzcie, no. Bo uciekł, to teraz idzie tam. Jeszcze tu ktoś jest? No, są tu. Jeszcze żyje. Trzeba powoli, bo to... No i ładnie. Dobra, weźmy sobie apteczkę, się uleczymy, bo to jednak... Czuję, że jeszcze nie będzie koniec. Garmo, I'm gonna get you out of here, but we need to move. Marcano's probably sending more men. Yeah. Okay. They brought me here in my own car. I think it's still near. Czemu bagażnik jest otwarty? Christ, my hand is ruined. I barely even knew Remy. Dobra, czyli teraz uciekałem przed tym, przed nimi. Nie. Przed policją nawet. O, o. No niedobrze. Oj, oj, oj. Just let me out here. One of these cops can help. Nie wiem, czy nie uciekniemy w ogóle. Przynajmniej nie... Kurde, nie będzie tak szybko! Nie wiem, czy tu można... No fajnie, ślepy zaułek. Nie w tą stronę pojechać. Mhm. Dobra, teraz dałem. Znowu będą mnie gonić. Aj. Dobra, może uda im się jednak uciec. Zanim się skapną. Blokadę założyli. Ej, no myślałem, że to się rozwali, ale widzę, jednak nie. Nie no, opony mi przestrzelili. Chamy. Dobra, ale chyba uciekliśmy im. To dosyć sprawnie. Again, please stop the car. I want to get out. That's a bad idea. Let me the fuck out. How long you think you'll last out there? Marcano ain't gonna rest till he finds you. He broke my hand. Shit. I just want to go home. I know. Listen, I got a friend. He's gonna keep an eye on you for a while, keep you safe, at least till things calm down. Okay. Thank you. You saved my life. Don't mention it. No i czyżby nie miał jakiejś sprawy z tym? Znaczy Lincoln, czy coś nie wykombinuje z tym kolesiem?
To jesteśmy. What happened to Steven DeGarmo? Lincoln left him with me and I got him the hell out of there. And you still know DeGarmo's whereabouts? Like I tell any of you assholes. Good morning, Ms. Marcano. I'm here with your breakfast. Let's freshen this room up. Get some of that sunlight in here. That's better. Are you telling me Lincoln Clay did not murder Olivia Marcano? He didn't kill women unless he had no other choice. I find that very hard to believe. Back in 67, we were in a bar in Saigon, and this gook bitch comes strolling in, skirt barely covering her ass, and she starts offering everybody blowjobs. G.I. wants sucky fucky, G.I. wants boom boom. Then she pulls out a grenade and she kills three guys. A couple Marines in the bar want to cut that bitch's head off, but Lincoln stops them, keeps them off her until the MPs show up. If he wasn't gonna kill that slag, he sure as fuck wasn't gonna kill Olivia Marcano. Who'd you send? Oh, I did it myself. Yeah, to ear, just like you wanted. Any sign of DeGarmo? Gone. I look everywhere. It's like he never even fucking existed. This is a goddamn mess if ever I saw one. Between Duval's will and his fucking Lincoln Clay, it seems this shit's never gonna end. At least we don't have to cut Duval in on the action anymore. You trying to be funny? DeGarmo's lawyer's gonna keep this tied up in court for years. I ain't got that kind of time, you understand? Or money. There's got to be someone we can get to. Force them to make this right. That takes a lot of pull. Pull we ain't got. Could always call Leo Galante and ask him. Fuck him! The whole reason I'm building this goddamn casino is to get out from under them worthless fucks. Not bringing the commission. They're gonna want to cut everything. God damn it. Go on, get the hell out of here. I gotta make this call. Shit. Yeah. Leo! Yeah, Sal, how the fuck are you? Listen, I got something I need to discuss. I tried to reconcile the part of me that helped Lincoln with the part of me that vowed to follow the teachings of Jesus Christ. But I can't. You know what I remember? I remember watching the news and learning they had gunned down Dr. King. I remember watching people lash out, riot, because that's all they had left. All the while, Lincoln's in the other room, barely clinging to life. Maybe that's why I did what I did. Widać, że Marcano się denerwuje dosyć. Come on, man. Pull up a chair. I put Olivia Marcano in the hospital, but I'll be surprised if she makes it through the night. Sal's gonna know that he's lost Frisco Fields, that we've taken over his drug operations there and shut down his fucking greengrocer. He won't let that stand. Took care of securing this part of the city for you. The boys are looking forward to making their sales at home as soon as possible. Shetson, I could have secured those rockets as well as anyone, probably better. You chose me to run the day-to-day for the last piece of the city, and I expect to be running it here as well. Maybe I missed a call or something, but I didn't even know you were working that part of the city. Can't go wrong here, brother. As long as you lean my way. Ten teren chyba dam tej właśnie
Kassandrze, bo to będzie blisko terytorium, które już ma. Anytime you want to make a call. Don't lose your head here. I'm towing a in a territory in this city I can't control. Szybkie przeładowywanie. The Haitians will run this part of the city. Look at you staying true to the holler. Impact of this kind of change is gonna be felt across the city. Are we done here? I got a whore named Sadie and a bottle of Shane waiting. Better luck next time, I guess. All right, that's it. We're done for now. No i ładnie. Aby sprawdzę, czy dobrze w ogóle to... Tak, dobrze podałem teren dla Kassandry. Dobra, tu jest wyczyszczone. Teraz sobie... aha, tak, to ten będzie teren dla Vito, a ten dla Peryka. No to co? Lecimy dalej, czyli zdobyć kolejne tereny, co pozwoli nam w końcu ubić Markano. Zabrali mi apteczki, a nie oddali, które muszę kupować niepotrzebnie. Czyli też się zbliżamy coraz bliżej ku końcowi gry. Jestem strasznie ciekawy, jak wyjdzie ten koniec, jak to wszystko się skończy. Co stanie się z Lincolnem? Znaczy Markano to pewnie zginie, jego syn. Ale czy Lincoln będzie chciał przejąć te kasyno albo coś, żeby zostać mafiozą? Zaraz po Markano, jednym z większych. Nie w ludzi, nie w ludzi. Tak właśnie sobie myślę, że tak może się skończyć, ale się przekonamy. Na razie jedziemy teraz przejmować tereny dla... Możesz ty, no. Tereny dla Berka. Berek, gonisz. Berk. No! Masz, no. Ale też nie wiem, czy zauważyliście, że jak się walnie samochodem, to tak jakby radio się lekko uszkodziło, ale po chwili się naprawia. Takie dziwne. No, muzyka jest bardzo przyjemna. Maska odpadła. Nie wiem, czy te ulepszenia się zresetowały, co? Coś gorzej mi się chyba jeździ. Bo mi się wydaje. Oj! Nie zauważyłem. Sandra told me to reach out. I certainly appreciate some help with the phones. I'll be happy to take care of that for you. Tutaj? Tutaj. Romance at the movies. Sounds like... Handsome. Sounds like Handsome Harry's a little agitated. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the Plowhouse? He prefers to call it on Beljardin, after the flower shop it's attached to. But yeah, he's there. Probably wishing he had a tit he could cry into. You a sick motherfucker, Carly, but thanks for the help. Impression I get is that Handsome Harry might not be so handsome once you're done with him. In front of a pack house of folks feeling your groove. Henry? Gugusiem. Henry Gugus. Fajną ksywkę ma. Gdy policja. Oj, tyle ludzi tu jest, widzę.
well loved, well known in the community, and was a frequent guest at Remy Duval's pub. Where you think you're going? Gotta be around here somewhere. What is believed to have been a racially motivated killing. No dalej, podejdź. Nie wiem, ja to byłem na tym? Chyba nie. Dobra, tu mnie nikt nie zauważy. Co, ja mam to obejść? Czy co? Czy tu jest jakieś wyjście jeszcze? A tu, schodami. No, wartownik tam jest. No, niech podejdzie. Jest tu za barem. A tu jest jeszcze jeden kolega. Ale idziesz, idziesz. Już kurczę, no. Myślałem, że po cichu to wyjdzie. Ale widocznie jednak nie. Tak, ten wartownik mógłby tu wejść. Go zabił i wsparcia by nie wezwał. Dobra, idziemy go ubić, bo widzę, że nie chce podejść. Pęc. On się tu gdzieś chowa, tak? Dobra, gdzie tu się teraz można... Gdzieś tu można jeszcze ten? Aha. No, już chyba wiem, gdzie jesteśmy. No dalej, dalej, dalej. Ładnie. Get him from the other side! Kind of uncool white supremacist. A gdzieś tu łazi jeszcze, ode mną. Get that stupid son bitch! Tutaj idzie, schodami. Don't hurt! Just stings a little! No ładnie idzie. Tu jest gdzieś ten kolega nasz. Gdzieś się tam w kącie schował, co? Zabić go, zwerbować. No, zabijemy. Cool. I don't want no trouble. Trouble? Ain't no trouble here. Kassandra już ma dosyć terenów. O, tą broń chciałem odblokować. To nawet akurat fajnie się składa.
Burke. Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. No worries, lad. They're on their way. Hold tight. Gdzieś od innej strony zajechali. Okej, tu jest ta kwieciarnia, z której weszliśmy, to gdzieś auto tu będzie. A my lecimy dalej. Przejąć kolejny. Teren. Przemysłu narkotykowego. Dobra, tutaj gdzieś. A, tu się wjeżdża do tego, no. Jest jakiś detektyw czy coś w tym stylu. Jeszcze kogoś tu przesłuchują. About a lot of dead dealers. The ones that are finally talking, saying Doc Gaston's in the system beneath the Big Mouth Jazz Club. You're not gonna try to convince me to let you arrest him, are you? If I wanted to arrest him, I wouldn't have let you be a part of this. Justice might be blind, but it shouldn't be stupid, too. Go do whatever it is you're gonna do. Sure thing, detective. You lured out that hippie asshole Gaston. You gonna go deal with him? Dr. Gaston. W sumie nie wiem, czy nie zakończymy teraz. Będzie taki krótszy odcinek. Nie zakończymy teraz odcinka. I zobaczymy się w następnym. Tak chyba zrobię. Więc... wielkie dzięki za oglądanie. Żegnam się z wami. Na razie. Hej!